Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Wspólnie z Tomaszem weszliśmy tutaj do laboratorium, do takiego pomieszczenia. Zobaczmy, jak to wygląda. Jak ktoś przyjedzie z hodowców, tutaj przywieźć swoje ptaki, tak? Do pobierania próbek różnego rodzaju, czy też przyjedzie z gotowymi już z jakimiś próbkami pobranymi przez siebie, albo po prostu przyjedzie sobie pogadać, poglądać, bo tam zobaczmy, panie pracują, tak, także bady są ładne, także można sobie przyjechać, popatrzeć chociażby. Popatrzeć na ich pracę i na nie, i przy okazji możemy tu siedzieć, poklachać, porozmawiać troszeczkę o gołębiach, dogadać warunki współpracy. Tak jak tutaj wcześniej na filmiku pokazaliśmy, z ramieniem się pracuje DNA. Na szybie Wilson chcielibyśmy hodowcom troszeczkę bardziej przybliżyć tę tematykę, bardziej to rozbudować, odpowiedzieć na ich pytania, które będą ich nurtowały. W związku z tym, że po prostu no ja też wiedzy takiej technicznej w 100% nie wiem. Karolina, nasza doktor, zobowiązała się, zobowiązała się, że też będzie. Także będzie możliwość porozmawiania, wytłumaczenia wszystkich niuansów, wszystkich szczegółów, co, jak, dlaczego. Także zapraszamy hodowców do odwiedzin tego kiermaszu, ponieważ podzielimy się z Wami tam naszą wiedzą. My teraz specjalnie też przygotujemy taki panel dyskusyjny. Postaramy się też tutaj wspólnie z Tomaszem zorganizować takie stanowisko, że tam będzie można też dokonać takich tych podstawowych badań. Tak? Nie tak. Tylko DNA, ale pobrać próbki przede wszystkim, że gdyby hodowcy byli zainteresowani, to jeszcze raz przypomnę. Galeria Szyk-Wilson, Katowice, 14 kwietnia. Tam w pracownicy firmy Koba Diagnostyka, zobaczmy, tak wygląda, tutaj na szyldzie widzimy logo tej firmy, będą mogli tam na miejscu dokonać różnego rodzaju hodowcy, kiedy przyniosą czy gołębie, czy te preparaty z sobą już wcześniej zabrane badań, tak? Tak. Te badania będą bezpłatne, płatne. Znaczy, no te badania będą płatne, no, bo musimy zarabiać, żeby się rozwijać. Żeby panie mogły pracować, plus żeby tak biuro wyglądało, to naprawdę tutaj proszę mi wierzyć, że nie można wszystkiego robić charytatywnie. Dokładnie. Niemniej jednak no, będzie możliwość poboru materiału zarówno do badań DNA, jak i do poboru do badań mikrobiologicznych. Na miejscu również weźmiemy mikroskop w celu zobaczenia rzęsistka, bo jak wiadomo, rzęsistka no, nie powinniśmy wysyłać ani wozić go do laboratorium, ponieważ ono około 20 do 30 minut od pobrania nam ginie, więc na miejscu będzie po prostu możliwość zobaczenia tego rzęsistka, plus będzie możliwość pobrania próbek do specjalnych wymazówek, gdzie je zabezpieczymy i następnie weźmiemy je do laboratorium, gdzie pracownicy po prostu na pracownię, na którą za chwileczkę pójdziemy, po prostu posieją te materiały i wykonają całą pracę. Właśnie już pierwsze pytanie zadamy, właśnie to, co powiedział Tomasz. Zobaczmy, że bardzo ważne jest nie tylko same już te, żeby te próbki się tu znalazły, one jeszcze muszą być w stanie, który będzie umożliwiał ich zbadanie i wyciągnięcie prawidłowych wniosków, poprawnych, żeby... Dokładnie. Tak, co przed chwilą dowiedzieliśmy, że taka próbka, którą pobrałem, chodzi o wymaz z wola przede wszystkim. Tak jest. To jest tylko ile jeszcze raz... Jeżeli chodzi o rzęsiska, to jest 20-30 minut, ile rzęsistek potem po prostu nam obumiera, przestaje się ruszać, zaczyna się rozkładać, a gdy jest zimno, to on nawet 5 minut nie wytrzyma. Czyli widzimy, że takie na przykład pobór z wymazu w nieodpowiednich warunkach dostawa i czas to powoduje, że to jest całkowicie badanie nietrafione, bezsensowne. Dokładnie. Ale tam na galerii Szyk-Wilson będzie można, każdy sobie takie gołębie proponuje, kosz malutki sobie zrobić. Tak jest, że chciałbym jeszcze raz zwrócić na jedną uwagę, bardzo ważną rzecz. Jeżeli hodowcy planowali z tymi gołębiami przyjechać, to po pierwsze, bardzo bym prosił hodowców, żeby tym gołębiom co najmniej przed 10 dni nie podawać żadnych antybiotyków, nie robić żadnych kuracji, bo to jest bardzo ważne, bo niekiedy hodowcy tak, podadzą jeden mix fix, drugi mix fix, a dwa dni później przyjeżdżają na badania, a żeby te badania były przeprowadzone prawidłowo, to ten antybiotyk musi wygasnąć z organizmu, żeby badać po prostu jego stan faktyczny. Czyli ile dni po takim, że tak powiem, ostatnim podaniu różnego kuracji antybiotykowej? 10 dni. 10 dni, czyli nie ma sensu przywozić żadnych gołębi, które miały wcześniej niż 10 dni podania jakiekolwiek antybiotyki. Tak. I żeby hodowcy też zwrócili uwagę, bo często są substancje podają, żeby zwrócić dokładnie, co podajemy, bo dokładnie. Te antybiotyki mogą stanowić jakiś komponent, składnik. I dokładnie, z tym, że zalecamy i zachęcamy po prostu do takiej rzeczy, że jeżeli by się zdecydowali na te badania, to najlepiej 3 dni przed badaniem gołębiom nie podawać żadnych octów jabłkowych, żadnych witaminek, suplementów, po prostu tak, jak je Pan Bóg stworzył, czysta woda, czysta karma. I na badanie gołębie przyjeżdżają na czczo, tak jak ludzi. Jeżeli się idzie do laboratorium ludzkiego, które też znajduje się na terenie naszego kompleksu, to taki pacjent nawet nie myje zębów, żeby po prostu tą florę ściągnąć. Problem ten, który będzie tam w tym pobierał, tak, ale chodzi o to, żeby po prostu te gołębie, żebyśmy pobierali rzeczywistą florę z wola, a nie nasiona, którego ma napakowane wolę. Bo to czasami tak hodowcy gołębie pokarmią, karmią je raz dziennie, bo już tam wrócili szybko z pracy, przyjeżdża klient z gołębiem, a tam zamiast po prostu patyka się nie da włożyć tego w tej wymazówki, bo po prostu gołąb tak napompowany jest tymi ziarnami. No i tutaj widzimy, jesteśmy tutaj już parę minut w tym laboratorium, a patrzę na kamerę, ekran 4,42 sekundy pływa od momentu, kiedy z Tomaszem zaczęliśmy rozmawiać.
już ile tematów się urodziło, bo tutaj jeszcze przychodzi żona Tomasza, tak, tak, tam przeszła tam do laboratorium, my sobie tam popatrzymy, no, właśnie, bo zobaczmy, nam tu się tyle różnych tematów już wzięło, począwszy od jak pobrać próbkę, jak tą próbkę dostarczyć, jak nawet gołębie przygotować, którym gołębiem wykonywać badania. I teraz jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. W związku z tym, że hodowcy też czasem badają kaut. Jeżeli hodowcy na przykład mają takie gołębie, które są chudsze, to jeżeli ten kaut chcą zbadać i mają podejrzenie, że te gołębie mogą mieć pasożyty, to bardzo bym prosił, żeby te gołębie na przykład na dzień czy półtora dnia zamknąć w koszu, wyłożyć gazetę i bezpośrednio od tych gołębi pozbierać kaut. Że nie tam, że się z gołębika zbiera, tak, żeby się tylko zainfekował innymi, że tak, tak, ale też, kontaktu z nimi. Ale też chodzi o to, że pasożyty, jeżeli chodzi o koksydia, to koksydia powiedzmy są jak króliki, namnażają się bardzo szybko. A jeżeli chodzi o glizdy, to my jakby w laboratorium, czy w każdym laboratorium nie wykrywa się dużych glizd, bo jak hodowca zobaczy, to już sam wie, że ma glizdy. Wykrywamy jaja, ale żeby te jaja wykryć, to po pierwsze glizda, czyli ta samica glizdy, musi być osiągnąć, że tak powiem, cykl rozrodczy, czyli tą swoją dojrzałość płciową, żeby produkować te zarodniki. Druga rzecz jest taka, że nie zawsze w każdym kale są te po prostu obecne te jaja, ponieważ nawet jak się pracuje z żywnością, to do sanepidu człowiek oddaje kał 3 razy, ponieważ w jednym kale mogą być te jaja, w drugim mogą nie być tych jaj. Także to też jest bardzo istotne. Także jeszcze na tym szybie Wilson zwrócimy hodowcom na pewne, że tak powiem, rzeczy czy substancje czynne, czym można odrobaczać, czym warto odrobaczać, jak to przeliczyć, jak to zrobić. I powiem tak, że powiemy też takie nasze niuanse naszej hodowli, ponieważ ja tutaj badam sobie powiedzmy kał co tydzień w swoim laboratorium, ale że tak powiem, zostawmy tego nutkę tajemnicy i efekty moje spostrzeżenia na szybie Wilson. Dokładnie. A teraz jeszcze jak już jesteśmy, tak. Na chwilkę zejdziemy tam za chwilę do innego laboratorium, tak? Czy to pójdzie na pracownik biologiczny? Chodźmy, przejdźmy tutaj na chwilę, tak jeszcze popatrzmy, bo tak. Jasne. To się odbywają, tak jak widzimy, nie będziemy wchodzić, nie będziemy przeszkadzać chyba. Dobrze. Czy będzie, nie, możemy nie. Wejść. Będziemy, tu są badania DNA. Tutaj widzimy te ładne panie siedzą, tutaj dokonują różnego rodzaju prac. Tutaj też tak zobaczmy, bo badanie DNA to są badania stosunkowo młode na polskim rynku. Na zachodzie one były wcześniej rozpowszechnione, no siłą rzeczy, my troszeczkę za Murzynami jesteśmy, no to normalnie. Na zachodzie były wcześniej. Na zachodzie wcześniej, ale mówię, my tu jesteśmy troszeczkę, ale już zobaczmy laboratorium nowoczesne. Tam to jest jakaś maszyna taka specjalna do tego. Do tak, badania. To jest maszyna do odczytu żeli, gdzie po prostu robimy te geny szybkościowe czy płeć. I ta maszyna po prostu pozwala nam do archiwizowania tego obrazu, do próbek. I tutaj, że tak powiem, Karolina może zresztą powie, ona tutaj dowodzi tym całym wydarzeniem. I ta pani będzie też nam mówiła oczywiście, tak, szykuje są te rzeczy. Ale tak jeszcze poczekaj, tak, tu mamy te próbki, co pobraliście sobie, bo tu widzę jakieś próbki. Tak, tak, to są próbki, gdzie mogę tak dotknąć? Bardzo proszę. Zobaczmy, widzimy, taka chłodna jest, proszę mi wierzyć. Tak, bo ponieważ 108 i puch, to jest taki puch, widzę, zebrany z czego? Chodzi o te końcówki, które są tutaj. Te końcówki, je tniemy, tutaj jest na przykład już pocięte, tniemy je do takich probóweczek sterylnych. Kryminalne zagadki. Coś nicowice, to musicie zmienić nazwę, żeby ładnie na filmie wyglądało. Tak, po amerykańsku. Właśnie. I to jest z takiego, robimy do tego, później. To zalewa się wodą, specjalnymi odczynnikami i to ląduje w tej maszynie. Drgawki ona ma, widzę. Tak, ustawiona jest na odpowiednie wytrząsanie, na odpowiednią temperaturę. Jak długo takie trwa wytrząsanie? To zależy. Tak naprawdę, no tak minimum, to zostawiamy to na 2,5 godziny. Czasem jest to po prostu robione na całą noc, zostawiamy sobie czyli na noc, rano przechodzimy. Czyli takie jednorazowo tutaj 2, 4, 6 razy 4, 24 próbki możemy naraz góra wytrząsać. Tak, przy czym my robimy po 18, żeby zminimalizować takie ryzyko, żeby nie robić tego za dużo. Dlatego, że później jak na przykład robi się te 18, to jest kwestia pipetowania wszystkiego i czasu też. Aha, wtedy to po prostu czas. Żeby ten czas nie był taki długi od pierwszego pipetowania do ostatniego, skracamy sobie to do 18. Rozumiem, co ile z czasu trwa mniej więcej takie zbadanie tych 18 próbek? Oj, to długo, dlatego że na samo pocięcie, pocięcie 18, przy czym do każdego tnie się kilka tych końcówek, później trzeba to zalać, później idzie to tutaj na minimum, tak jak mówię, 2,5 godziny, a później jest taki moment pipetowania, zalewania, wywirowania. To trwa około. Powiem tak, w ciągu dnia, przy wcześniejszym, że tak powiem, pocięciu piórek, przy wcześniejszym tutaj nocnym, że tak powiem, przygraniu, możemy zrobić 36 wyizolowanych piórek. I teraz widzimy właśnie. Stąd proszę się nie dziwić, właśnie, bo każdy hodowca powie, ile za te badania się bierze tego typu. To teraz sami widzimy, że sam nakład pracy, sił, środków, tutaj pracy pań, które tutaj są zatrudnione, odczynniki, to siłą rzeczy takie badania też nie jest to badanie wykonywane, bo nie oszukujmy się, nie jest to wykonywane badanie gołębiem takim tanim, to po prostu. Tak, ale
potem ten materiał, pomimo tego, że tak powiem, już jest wyizolowany, my go osiem musi ten jakby jeszcze rozpuścić i to trwa znowu całą noc. Następnie po prostu każdy materiał, który wyizolowaliśmy, jest mierzony, czy spełnia, że tak powiem, normy do badania. Jeżeli tak, nie, to czasem trzeba coś powtórzyć, bo na przykład hodowca, jeżeli to sam wysyłał, jak ja to pobierałem, może się zdarzyć, że gdzieś wziąłem złe piórko albo piórko po prostu ma mało DNA, więc trzeba to powtórzyć. Można też to robić z krwi, z tym, że jeżeli hodowcy robią te geny szybkościowe u nas, to jesteśmy zwolennikami, żeby pobierać piórka, ponieważ bardzo łatwo tą krew jest zanieczyścić ten materiał. I jednak wie pan, odskubać piórka i wysłać je do nas, to jest bardzo duża, prostsza metoda niż robić pobieranie krwi. Nie każdy, tak powiem, jest wygodniej po prostu. Jest wygodnie. Dla nas to jest trochę bardziej kłopotliwe, ale staramy się też o dobro klientów. Poza tym no, wczoraj przyszły próbki z Belgii, wczoraj przyszły próbki z Czech, lecą też do nas ze Stanów, także po prostu no. Hodowcą też ma dłuższą stabilność i można powiedzieć, próbkę pióra wysłać jest dużo, że tak powiem, prościej, że idzie warunki temperaturowe niż krew. No, czyli widzimy, tak wygląda badanie, tak tyle czasu no potem Karolina, ile potrzeba do właśnie takiego. Właśnie ja może nie skończyłam. Jak to jest, jak z tego wyciągamy, tutaj jest etap, powiedzmy, który się teraz trwa około 2 godzin, mniej więcej. I wtedy dostajemy taki wyizolowane, czyste DNA. To musi zostać na noc włożone do lodówki, gdzie się rozpuszcza, czyli z takiego niebieskiego, małego, małej niebieskiej kropeczki rozpuszcza się to w płynie. O, wygląda to tak później. Może się uda nam pokazać. Coś tam się uda zawsze. Tutaj. Jeżeli bierze się taka kropelka wody w plastikowym tak. zasobniczku malutkim. Tak. Caravaggio kiedyś taką kroplę wody narysował w bale noszącym wodę. Znaczy też my pracujemy na sprzęcie jednorazowym, wszystko z tego tak, używamy jest sterylne. Dlatego... Przepraszam, nie do końca, to co jest jednorazowe, bo to chyba nie są jednorazowe. Czy nie, no, tak. Jeżeli chodzi, o urządzenia, to wiadomo, że są jednorazowe, ale jeżeli chodzi o materiały, czyli pipety, końcówki, zestawy do testu, to wszystko jest jednorazowe. Nie, tutaj nic nie myjemy. Nie jest tak, że jak za komuny było, że jest strzykawka jednorazowa. Nie, pogorszyły się jakoś, bo po 40-krotnym użyciu się wyjęła płuk, tak? Tak jest, nie, to wszystko u nas jest jednorazowe. Także ja się może skończę, jak po całej nocy to już jest w lodówce, rozpuszcza się ten zalet do tego płynu właśnie. Później jest to sprawdzane, jaka jest ilość tego DNA, bo trzeba też wiedzieć, ile do reakcji włożyć. Jeżeli na przykład jest bardzo dużo, dodaje się troszeczkę mniej. Później Karolina składa reakcję, właśnie, czyli przygotowuje do takich malutkich, bardzo malutkich próbówek. To już pokaż mi jedno. To co wyrzuca to w czerwone, co to jest? Takie to są te malutkie próbówki, te zielone już teraz. Tak, tak, to już jest gotowa reakcja na. Włosy to pasuje nawet. Na oznaczanie właśnie tych genów szybkościowych. To jest szklane, czy to też tworzy właśnie? Nie, to jest plastikowe. To jest plastikowe stanie. To właśnie do tego tutaj w tym te. Nie, tutaj już jest kosz, czyli to już są rzeczy, które już wyrzucamy. I jak złożę reakcję, ląduje to w tym aparacie, on jest jeszcze nie włączony. I tutaj jest w tym aparacie, jak 2,5-3 godziny różnie, zależy która reakcja. No ja teraz jestem trochę załamany, bo jak oglądam filmy Kryminalne Zagadki, to tam się przychodzi, bierze, boach na komputerze. A teraz właśnie zamontowane. Ktoś to kłamie, bo tutaj tyle godzin trzeba na wszystko, a tu się okazuje, to jest jeszcze nie koniec. Cały odcinek. To jest jeszcze nie koniec, bo stamtąd ląduje to. Tak, na gdzie? To są jakieś specjalne elektrody, jakieś zastanawiają się, co to jest. A to jest jak się jakieś promieniowanie, powiedz, co to się odbywa? Ja potrzebuję tutaj wysokości. Dobrze, to popatrzymy. A to może tam zobaczymy to urządzenie, co to jest? No to jest system do wizualizacji żeli. Czyli tutaj się coś wkłada do środka? Tak. Jak już z tamtej wanienki, odpowiedni materiał, to tutaj wkładamy to, taki żel. Taki rodzaj skanera, tak? Tak, ustawiamy taki żel skanera. Ląduje tutaj. Włączamy lampę UV. Można też oglądać to albo przez komputer, mamy podłączone w systemie, albo można to oglądać. No. Nie ma żadnego, że to UV promieniowanie nie jest. Nie wolno tego oglądać z boku, dlatego jest taka specjalna szybka, to się później montuje. Można to oglądać albo bezpośrednio ten żel, jak świeci. To jest filtr po prostu. Tak. Ale jakieś szkło, co? Nie, to jest taki plastik. Aha, albo można bezpośrednio sobie wysłać do komputera, w komputerze już obrabiać. Nie wiem, czy mam jakieś gotowe zdjęcie. Przepraszam, tu pani ma widzę takie próbki, saszetki z piórkami właśnie. Tak, to akurat ze Słowacji przyjechały jakiś czas temu próbki, no i ten. No już kończymy w saszetkach, a pan był w tych zasobniczkach plastikowych. Tak, bo tu tak naprawdę mieli dostęp do takich sterylnych saszetek i sobie sami zakupili i wysłali, no i tylko koleżanka po prostu przygotowuje dla nich wyniki do wydania. I teraz mam jeszcze takie pytanie, jak długo takie mogą być, jak na przykład, bo chodzi mi o taką praktykę, jak na przykład miałbym jakieś, mam przykładowo gołębia, tak? On mi zdech, ale mam jakieś tam potomstwo z jego, chciałbym na przykład, czy rok czasu takie piórko będzie przetrzymywało ten
to DNA w takim stanie, że będzie można... Znaczy my sprawdzaliśmy, jeżeli takie piórka na przykład są trzymane w lodówce, to spokojnie parę miesięcy to wytrzyma. Parę miesięcy. Tak, czyli parę to miesięcy. Zależy od jakości piórek, bo na przykład jeżeli piórka pobrane są wilgotne, to bardzo szybko zachodzi to grzybem, więc wtedy one nie nadają się tak do badania. Z takich niuansów powiem jeszcze, że z gołębi wypchanych te piórka się nie nadają. Aha, czyli nie ma sensu przechowywać jakiego lotnika sobie zrobić. Nie, bo chodzi o to, że jeden z hodowców miał gołębia, powiedzmy, wypchanego jak tam swojego super, gdzie miał go po prostu w domu i dał nam z tego wypchanego już martwego gołębia piórko. Jak u Petera Chytyla byliśmy, miała tam grób z gołębia, nawet z nagrobkiem granit marmurowym takim, to też jakby go wykopać, wyciągnąć, nie dałby. Nie. Jak smacji nie wchodzą w rachubę. To już na kolejny odcinek. I tak to wygląda na przykład później, czyli to wysyłamy sobie do komputera. No i tutaj są wyniki. Te prążki pokazują, który to jest gen. No wiadomo, trzeba... Tu jest to szybkościowe na przykład? One są puszczone właśnie. One są puszczone jako szybkościowe. Ale tutaj, jak to wygląda, to zrobimy takie slajdy naszego ulicą i tam to po prostu zobrazujemy. To już myślę, Karolina. No naprawdę się dziwi, tutaj dużo ciekawych rzeczy. W bardzo miłym towarzystwie można też dowiedzieć. Ale patrzymy, że pani Karolina pracuje jeszcze. Zobaczmy. Pełno takich różnego rodzaju zasobniczków na małe takie probówki, można to tak nazwać, mikroskopijne wręcz. Tak, są takie małe probówki i w każdej przygotowuje teraz właśnie reakcje specyficzne właśnie dla tych genów szybkościowych. I tutaj będę oznaczać zaraz ten gen LDHA. I tutaj jednorazowo... Teraz pani widzę, korkuje tak jakby, koreczki. Tak, tak, muszę je pozamykać. O, tutaj, czy się chce zobaczyć, to tutaj na przykład mamy te geny. Na przykład tutaj wiadomo, że jest, tak jak igołą posiada gen LDHAB. Tutaj są BB same, tutaj jest ten najbardziej pożądany, czyli ten LDHAA. I tutaj na przykład robiliśmy od hodowcy, coś, akurat przyszło numerami. No i na przykład wiadomo, że gołąb numer 136 próbka od tego hodowcy posiada ten najlepszy genotyp, prawda? I to jest prawda, że to, bo też jest bardzo ważne, co hodowców przestrzegamy przed prawidłową interpretacją tych badań, bo hodowca sobie może pomyśleć, że jak mamy takiego gołębia, który ma ten gen, to gen, będzie, to będzie super latał. Nie, tak, to jest, to jest ma większe predyspozycje, tylko prawda jest taka, że jak gołąb chory, ten gołąb nie poleci, a jak hodowca dziad, ten gołąb też nie poleci. No dokładnie, czyli ani gen wtedy nic nie pomoże. Tak, bez tak. Tej pracy, to nic, nic nie pomoże. Jeżeli ktoś nie potrafi prowadzić gołębi, nie ma tego serca, albo ktoś mówi po śląsku, nie ma takiej grajtki, to nic z tego nie będzie. Człowiek jakby młody oglądał filmy z Bruce'em Lee, myślał, że bez treningu też tak idzie i kopnąć, wyskoczyć. No niestety, tego się nie oszuka. To nic dokładnie. Dokładnie, za magicznym dotknięciem różdżki takiej umiejętności się nie nabywa. Tak samo tu widzimy, że pracy naprawdę jest tutaj z tego, co słyszeliśmy. 2,5 godziny wytrzęsanie samych tych próbek, kolejne 2,5 godziny, co to było? Pipetowanie. Tak, tutaj jeszcze widzimy, trzeba naświetlacz odpowiednio, to za chwilę się dowiemy, co się dzieje w tych wanienkach. Tam widzimy też, pani poświęca dużo czasu na opisanie. Także tutaj widzimy bardzo, bardzo dużo czynności, które należy zrealizować, żeby po prostu takie badanie tutaj rzetelne. Bo jak dużo takich laboratoriów jest w Polsce, bo tutaj też dużo hodowców ma pytania o takich, które wykonują takie badania. Chyba nie jest za dużo w tej branży. Nie wiem, nie orientowaliśmy się. My jakby patrzymy na rynki, że tak powiem, na rynki zachodnie i... Myślę, że taką całościową ofertę, ja nie znam takiego laboratorium, które ma taką całościową ofertę. Nie robi mikrobiologię, czyli sprawdza zdrowie, płeć, geny szybkościowe i pokrewieństwo dodatkowo. Że myśmy były tak... Niech ktoś poprawi. Jeden będzie chciał przyjść poprawić. Z racji tego, że powiem tak, my jako rodzina nie jest w przypadku, że tak powiem, mamy takie laboratorium, ponieważ... Ja tu szukam tylko, żeby jak nie. Gdzieś to, co chodzi o, ja już powiem, o co chodzi. Chodzi o to, że ojciec po prostu mój od 20 paru lat prowadzi firmę Borbol. Jest to firma, która zajmuje się wyposażaniem laboratorii różnego rodzaju sprzęt medyczny. Mamy bardzo dużo pracowników, ponad 70 w tej firmie, swoje oddziały w całej Polsce. I po prostu my dostarczamy aparaty na przykład do badań biochemicznych, do badań koagulogicznych, czyli badań cierpliwości krwi, do badań na przykład stwardnienia rozsianego, do badań alergenów. Mamy przedstawicielstwa różnego rodzaju firm. Czy wirusy też jakieś badacie? Tak jest. W laboratorium ludzkim nawet teraz wprowadzamy taką... A tu gołębiarskim? Będziemy zaczynać. Bo na razie nie ma. Na razie nie robimy z tego... Właśnie ci powiem, bo żeśmy dobrze zrozumieli. W laboratorium tutaj wszystko w diagnostycznym... W chowie na razie nie robimy wirusów, powiem z bardzo prostej przyczyny.
bakteriologiczne i genetyczne. Jeżeli chodzi o wirusowe, będziemy to robić, nie ma problemu. Tylko teraz tak, z punktu przynajmniej mojego, nie ma, że tak powiem, na tą chwilę potrzeby, jeżeli ja na przykład chcę zrobić, że gołą ma cyrkowirozę albo paramyksomirozę, wyjdzie mu to, a na to nie ma lekarstwa. Dokładnie. Na zasadzie, panie, zapłać pan czystówy, dam panu kwit i odpal pan piec. To będzie wiedział, na co zdech. Dokładnie. Także no, takie badania mają sens, jeżeli na przykład hodowcy będą chcieli te głębie... Lepiej na stypę przeznaczyć te pieniądze. Tak jest, ale takie badania będą miały sens, jeżeli hodowcy będą chcieli te głębie wysyłać na przykład gdzieś na rynki wschodnie. Gdzie tam do wjazdu, czy do, na Chiny, czy na Tajlandię, czy na Tajwan jest wymagana taka, że gołąb jest wolny od choroby na przykład ptasiej grypy, chociaż gołąbie wiadomo, że nie przenoszą, ale jest, musi być wolny od paramyksowirozy, od ospy i tam jeszcze od paru rzeczy, ale najpierw musimy, że tak powiem, się uzyskać taką nobilitację, żeby te nasze badania były respektowane. Bo co z tego, że my na przykład niektóre badania sobie zrobimy, jak, że tak powiem, państwo polskie tam odgórnie nie zatwierdzi, nie wyznaczy nas do robienia tego, to nie będą one respektowane. Tutaj jeszcze tak zwrócić chciałem uwagę, bo ta kompleksowa usługa, która tutaj u Was to jest naprawdę kompleksowa, bo tak jak tutaj za ścianą, ja nie bym już pokazywał, tam jest laboratorium ludzkie, czyli tak jest. Hodowca jakby przyniósł na przykład głębie zostawił, to jeszcze możesz sobie badania zrobić. Też się tak zdarza. No to rzeczywiście tak jak powiedziałaś, kompleksowa usługa. Tak. Tak, z tym, że tu taka jedna rzecz, na laboratorium ludzkim badamy badania, powiedzmy, wszystkie badania z krwi, z kału, z moczu, z płynu mózgowo-rdzeniowego, oczywiście to musi być pobrane w specjalnych warunkach. Ta laboratorium ma bardzo szeroką ofertę, ponieważ główną domeną tego laboratorium ludzkiego jest to, że tam się robią badania specjalistyczne, czyli badania na przykład stwardnienie rozsiane, alergeny, markery nowotworowe, z tym, że nie badamy tam, że tak powiem, mentalnie hodowców. Tam tylko badania zdrowotne. Przejdziemy teraz pani Karolino do tego, że opowie nam pani troszeczkę o tych tutaj szklanych, co są stworzyła sztucznego. Tak, wanienkach. To znaczy... To metoda wanienki, to co jak się nazywa dobrze? Tak, to są wanienki, tak. Tutaj na tych, to się mówi na te saneczki, tutaj na tych saneczkach przygotowuje się taki specjalny żel. Teraz niestety nie możemy tego pokazać, ale przygotowuje się taki specjalny żel, w którym są jakby rozdzielane produkty, które otrzymujemy tutaj w tych... To stanowi taki tylko nośnik, tak, ten żel? Tak. A masz wczoraj jakiś żel? Nie. No dobrze, to już ja rozumiem. Żel, to on jakiś jest przezroczysty? Tak, on jest przezroczysty i ma tylko taki barwnik, który łączy się z DNA i który potem świeci nam pod lampą. To jaki kolor to wtedy z tym barwnikiem uzyskuje? On po prostu świeci pod lampą UV. Aha, czyli to jest tylko taki widoczny pod tą lampą UV. Tak, i jakby no, mamy ten efekt świecenia w świetle UV. A tutaj w tej wanience, przepraszam, tak, jaki płyn tu się znajduje? To jest taki specjalny bufor, który umożliwia przepływ prądu. Nie do picia na pewno. Nie, to taki rodzaj wody z solą, coś w tym stylu, żeby tylko przewodziło, tak? Tak, chodzi o to po prostu, żeby był przepływ prądu. Jak człowiek robi pierwszy wybór, zrobić elektrolizę zwykłą. Tutaj ten żel umieszczamy właśnie w tej wanience, w tym buforze i jeżeli zadamy mu odpowiednie napięcie, to wtedy... Jakiego rzędu tutaj napięcie przez to przypada? 90 voltów. No jeszcze gdzie przeżyć. Tak, można próbować obrócić. Dobrze. Jak długo w takiej wanience te saneczki z tym żelem przebywają? Około godziny. Około godziny. To widzimy kolejna godzina. To jest kolejna godzina. No właśnie dlatego widzę właśnie, czyli 36 próbek to jest na dole ten mat, tak? Ja myślę, że to są dwie doby tak naprawdę, razem z rozpuszczaniem tego DNA w dwóchce. Teraz o kolejności tak powiem, wykonania próbek, jest jakby kolejność przyjęcia. Przyjęcia, bo tam jakiś ktoś zadzwoni, jakieś ten kumulerstwo, opowictwo, te sprawy. Nie, chodzi o to, że... Normalny, nie tłumacz. Przyjmujemy czekoladę w każdych ilościach. Ale ja to jeszcze szogetem polecam, tak? Szogety dobre mogą być? Bardzo dobre. No to widzimy. Także tak, tutaj te próbki właśnie one pod wpływem prądu są rozdzielane na żelu i dzięki temu, że właśnie one się rozdzielają w taki charakterystyczny sposób, to możemy potem tutaj po wizualizacji rozróżnić właśnie jaki genotyp ma dany gołąb. Czyli jak już to będzie tutaj, dwie takie macie same, tak? Bo to zestaw jest, rozumiem, wyposażony w dwie takie, żeby można było tutaj więcej można, odsunąć. Tak, tutaj można puszczać jakby jeden ten, rozdzielać jeden żel i tutaj w tym samym momencie... Czy taka jedna próbka to jest na jedną godzinę tutaj? Nie. Tutaj, tutaj na taki żel wchodzi 38 próbek. Aha, czyli więcej, rozumiem. Dobrze. Czyli już wiemy, jak to wygląda. No, miejmy nadzieję, że hodowcy z tego dużo zrozumieją, będą mogli być bardziej wyrozumiali, bo wiadomo, że każdy, kiedy przyśle jakieś wyniki i stara się, żeby jak najszybciej to było, ale będziemy, no tego nie oszukamy. No tylko kiedy będziemy oglądać filmy Kryminalne Zagadki, czy to Miami, Las Vegas, tam jeszcze inne, tam to wszystko się robi. Tam się robi w 5 minut. Dokładnie. To chyba to was jako fachowcy trochę śmieszy, co czy nie? Tak, muszę powiedzieć, że jak oglądam te seriale, to...
Jeszcze najlepiej jak są. Zazdrością. Jeszcze najlepiej po badaniu DNA to zdjęcie się okazuje, jest dokładnie takie samo, niekiedy w koszulę, sweter ubrany dokładnie tak samo, jak jest później, kiedy go łapią. Dobrze, to na razie w tej części podziękujemy panu, nie będziemy już przeszkadzać. Idziemy odwiedzić pana. Idziemy teraz do laboratorium niżej. Tak, tak? Na pracownię niżej. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Ostatni rzut okiem kamery na te bardzo ładne panie. Do zobaczenia, dobry lot.